Dzisiaj, kochani, tak, utwór jednego z najbardziej znanych raperów na świecie. No, ale powiem wam, że od dziecka właściwie, jak usłyszałem gdzieś ten motyw, właśnie w tym utworze Without Me, w tym utworze to naprawdę bardzo mnie ciekawiła właśnie ta melodyjka. Także właśnie za to się zabierzemy. Mam tutaj jakoś akurat dwa takie fajne motywy, które warto zagrać. No taka jako ciekawostka, bo to jest dużo, prawda, dużo mówienia. Właściwie tam jest taki podkład nie za bardzo gitarowy. No ale mniejsza z tym. W każdym razie tak. Strój gitary, stroimy gitarę standardowo E, A, D, G, B, E. No nie? I tutaj akurat mamy taki riff. Pierwszy motyw to jest taki, że gramy na strunach trzeciej, piątej. To tam jest coś takiego. Czyli tam mamy tak, oktawy, tu trzecia najgrubsza na trzecim progu, na czwartym, czwarta struna na piątym, czyli mamy tą oktawę, 3-5. Piąta struna, 5, 6, 5. I z powrotem samą. I drugi motyw, który mi się w zasadzie bardziej podoba, to jest coś takiego. To jest no genialne. Według mnie to jest takie pod względem melodii, to jest naprawdę, kurczę, niesamowite to brzmienie robi. Niesamowite takie wrażenie, nie? 5, piąta struna na piątym progu. I później czwarta. 8, 7, 5. No i kończymy tą frazę na tej strunie, której zaczęliśmy. Macie to? Oczywiście nie grajcie tak jak ja jednym palcem. O, broń Boże, nie róbcie tak. Ja tylko tak w celu pokazania. To jest jedna rzecz. Jedna fraza. Tu mamy tak, piąta na piątym progu, 5-3-5. I tutaj czwarta 3 i piąta 5. Macie to? Czyli teraz połączmy dwie. Tam jest delikatna pauza, bo mamy tak. Uwaga, spróbujmy jeszcze raz. Widzicie, tu jest między jednym a drugim. Dobra, trzeci motyw. Czyli tak, pierwszy. Drugi. To jest trzeci. Trzeci motyw tak by wyglądał. Zaczyna się tak jak drugi. Czyli 5, 3, 5, 3 i najgrubsza na szóstym. Czyli zagrajmy teraz te trzy motywy. Macie to, no nie? I czwarty motyw. Tutaj trzeba rozciągnąć paluszki, bo mamy od szóstego progu do pierwszego jedziemy. I teraz tak. 6, 6, 5, 1, 3. To musimy tak zrobić, że mamy czwartym, trzecim. No i później musimy skoczyć pierwszym.
trzecim albo pierwszym. Zależy jak to komu wygodnie, prawda? 6, 5, 1, 3. Jeszcze raz od początku. Najpierw sobie wystukiwać nogą jeszcze. Dobra, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny motyw, on się tutaj wiele razy powtarza. Na pewno ta melodia, jakby takie można powiedzieć, to jest no, refrenowa, no nie? To ona się często powtarza. Jest bardzo fajna, taka. Rapować nie musicie, ale przynajmniej zagrać ten motyw można. Dobra, także dzięki za oglądanie. Piszcie komentarze, sugestie nowych filmów, które można byłoby zrobić, znaczy nowych piosenek. Także dobra, ja spadam, papatki, a wygrajcie.